Tu macie Miszczak Target 54. Mam dzisiaj dla Was analizę swingu naszego ucznia, naszego kolegi Jacka Z, 65-letniego golfisty, i chciałbym podzielić się z Wami jego nieprawdopodobnym sukcesem. Na początek zobaczymy, od czego zaczynaliśmy, czyli marzec 2015 rok. Był to pierwszy dzień naszego obozu w Hiszpanii i sfilmowaliśmy, jak wyglądał swing Jacka wtedy. Ponieważ nie jest naszym celem pastwienie się nad Jackiem, pokażę pokrótce, co tutaj najbardziej mi się nie podoba. Oczywiście poza zbytnio wyprostowaną postawą wyjściową, wyciągniętymi rękami, cały ruch kija, jak widać, tutaj jest pod płaszczyzną, do tyłu i później nad płaszczyzną, out to in, i gigantyczny chicken wing, to nie ma prawa się udać. W tym ujęciu widzimy Jacka sprzed jakiegoś tygodnia, czyli styczeń 2017 roku, gdzie ćwiczy w garażu. Niestety jest poubierany i to wymusza pewnego rodzaju większe pochylenie do przodu. Nawet widać, jak krócej złapał kij, po to właśnie, aby zachować lepszą ruchomość swojego ciała i pozwolić aby mógł sobie pozwolić na lepszy obrót. I zobaczmy, jak teraz wygląda jego ruch po 2 latach ćwiczeń. Jak widać, swój backswing zaczyna nad płaszczyzną swingu. Cały czas kij porusza się ładnie nad płaszczyzną. Dochodzi do pozycji szczytowej. Pozycja w szczycie backswingu zbliżona do idealnej. Widać, że dłonie znajdują się nad prawym barkiem i nad stopą, nad środkiem prawej stopy. To jest bardzo dobra pozycja. Oczywiście mogłyby być ręce nieco wyżej, ale podejrzewam, znam Jacka, wiem, że on te ręce potrafi wyżej podnieść, natomiast podejrzewam, że to właśnie odzież go troszeczkę hamuje. Co warto podkreślić, to położenie kija. Kij nie jest ułożony w tę stronę, ani nie jest ułożony w tę stronę, tylko jest ułożony tak, jak tutaj widać na zdjęciu. Jest to najlepsza pozycja. Zresztą jakby ktoś prześledził to, co kiedyś robił Tiger Woods, właśnie za czasów swoich amatorskich miał tak lekko tak zwane across the line, później za Butcha Harmona niemal pokazywał kij na cel, a za swoich najlepszych czasów, za Hanka Haneya, ten kij był tak, jak teraz właśnie ma w tej chwili Jacek. No cóż, zobaczmy teraz, jak wygląda downswing, a właśnie najpierw transition Jacka. Jacek zaczyna downswing od przeniesienia ciężaru na lewą stronę. Tutaj widać, jak dłonie wraz z kijem opadają poniżej płaszczyzny swingu, co jest idealne, zapewnia drogę kija od wewnątrz. Powoduje to, że piłka startuje lekko na prawo, później skręca na cel nieco w lewo. Nazywa się to draw. W momencie, kiedy lewa ręka jest w pobliżu pozycji, lewe ramię równoległej do ziemi, widać, jak kij przecina ramię Jacka, czyli nie jest on nad ramieniem, jak poprzednio, a nie jest też oczywiście zbyt nisko, co też się zdarza, ale dużo rzadziej. Tak, do tego momentu wszystko pięknie się układa, niemalże zawodowo. Zobaczmy, jak tu wszystko dalej podróżuje. Fantastycznie. Kij od razu trafia dokładnie na płaszczyznę swingu i w momencie uderzenia kij wraz z prawym przedramieniem stanowi praktycznie jedną linię i jest właśnie na płaszczyźnie swingu. Teraz zobaczmy, jak wygląda u Jacka follow through.
bo poprzednio, jak widzieliśmy, zresztą widać tutaj w prawym górnym rogu, piękny chicken wing, natomiast teraz nic takiego się nie pojawia. Dalej, dalej, dalej pracujemy. Pojawił się kij. Jacek bardzo ładnie utrzymuje pochylenie do przodu, które teraz stało się bocznym. Tutaj widać już, skasuję tę płaszczyznę, że widać już cały kij i w dalszym ciągu Jacek utrzymuje pochylenie i w tym momencie dopiero będzie się siła rozpędu kija dopiero podnosi go do końca swingu. Można powiedzieć super, super sprawa. No dobrze, porównaliśmy Jacka do Jacka, to porównajmy teraz Jacka do Tigera Woodsa z czasów jego najlepszych, czyli z 2008 roku. Na YouTube znalazłem film właśnie Tigera z Ironem, Down the Line, zupełnie tak jak Jacek przekazał nam swój film. No i porównajmy, jak absolutny numer jeden wtedy na świecie robił to, no i jak to robił Jacek. A więc pozycja wyjściowa. Widzimy obaj panowie w bardzo podobnej pozycji, pionowo zwisające ramiona w dół, znaczne pochylenie do przodu. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo zbliżone. No dobrze, zobaczmy, jak porusza się łopatka Tigera Woodsa. Tak jak widać, porusza się ona nad płaszczyzną swingu. W momencie, kiedy kij jest równolegle do ziemi, łopatka jest pionowo. Później znowu Tiger podnosi ramiona do góry. I w szczycie backswingu, jak widać, mniej więcej w bardzo podobnej pozycji, jak miał Jacek, czyli nad prawym ramieniem widzimy koniec kija. Tutaj troszeczkę coś się poruszyło. O. I kij jest skierowany na lewo od celu. Teraz jeszcze to narysujemy o, w ten sposób. Dobrze, skasujmy, zobaczmy, co dalej się dzieje. Następuje transition, przeniesienie ciężaru ciała na lewą stronę. Ręce opadają poniżej płaszczyzny swingu. W momencie, kiedy kij jest, lewa ręka jest równolegle do ziemi, widać, że kij przecina prawe ramię. Tigera. O, mniej więcej coś w tym stylu. Dobrze, spójrzmy dalej. Kij podąża poniżej płaszczyzny swingu, co zapewnia ścieżkę od wewnątrz. Startuje piłka lekko na prawo i będzie skręcać lekko w lewo. Oczywiście tutaj znowu mamy follow through i pęd kija unosi Tigera do pionu. Czyli bardzo zbliżona sytuacja jak u naszego zawodnika. No cóż, gratulacje. Dobrze, porównajmy teraz Jacka do Jacka w ujęciu od przodu. Widać, Jacek stoi jak stoi, grip troszeczkę rozjechany, ale najciekawszy jest ruch. Tutaj lewe kolano mu zanurkowało. Uderzenie w piłkę trafione, ale chicken wing został z tyłu. Właściwie w impakcie, jak widać, prawa noga została na miejscu nieruszona. No nic specjalnego, tym się nie będziemy zajmować.
Tutaj w tym ujęciu widać, Jacek stoi godnie. Miana studenta Target 54. Grip poprawny, ułożenie kręgosłupa, boczne odchylenie jak najbardziej. Głowa jest jego przedłużeniem. Może nawet troszeczkę przesadził, ale właśnie tutaj podejrzewam, że ten skrócony uchwyt na kiju też gra w tym rolę. Tutaj widzimy moment, kiedy nachylenie kręgosłupa boczne zostało utrzymane, natomiast klatka piersiowa, barki obróciły się o jakieś 45 stopni, kij jest równolegle do podłoża, oba ramiona w miarę proste. Książkowa pozycja, take away. Jesteśmy w szczycie backswingu, jak widać znowu fantastyczna pozycja, oczywiście nieco krótka, ale to jest spowodowane nadmiarem ciuchów, które Jacek ma na sobie. Widać dłonie daleko od głowy, co zapewnia właśnie szerokość łuku. Bardzo przyzwoita pozycja. Jak widać, lewe kolano nie zanurkowało tym razem. Utrzymał Jacek szerokość również między kolanami, co dodaje mu stabilności. Naprawdę fantastyczna pozycja. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na idealne przeniesienie ciężaru ciała na tylną nogę podczas backswingu. Jacek nie przekracza linii, którą narysowałem na jego linii prawego uda. Za to podczas transition, jak widać, przepięknie się od niej odrywa. Tutaj 65-letni Jacek zwinął się niczym junior. Biodra odkręcone są w kierunku celu, a jesteśmy w pozycji impaktu. Też niemalże książkowa, modelowa postawa. Lewa ręka, lewe ramię proste, pionowo w dół. Shaft leciutko pochylony do przodu, tak jak powinno być, tak jak to jest u wszystkich zawodowców. Zwiększyło się boczne pochylenie kręgosłupa. Głowa jest cały czas za piłką. Niemalże książkowe ułożenie. Minimalne odchylenie do tyłu powoduje, może podać nieco wyższą trajektorię lotu piłki, ale tak naprawdę wszystko jest tutaj w granicach przyzwoitości. Jak widzimy, kostka, kolano, biodro są na jednej linii. Ideałem by było, gdyby bark był również na tej linii, ale taka odległość, to w ogóle nie ma o czym mówić, to może Jacek chciał po prostu uderzyć wyżej. Następna rzecz, która mi się podoba i jest niemal bajkowa, to jest follow through. To jest tak zwany roll release. Jak tutaj można zauważyć, oba ramiona Jacek ma proste i skrzyżowane. Oznacza to, że w tej pozycji łopatka kija jest już zamknięta. Była pionowo, w tej chwili jest zamknięta. Idealna pozycja, godna najlepszych zawodowców na świecie. No, jak się porównywać, to do najlepszych. W prawym górnym rogu mamy cały czas dalej Jacka Z, 65-letniego studenta Target 54, a na pierwszym planie Tigera Woodsa ze swoich najlepszych czasów, 2008 rok. Zobaczmy, jak Tiger uderza Ironem. Tutaj mamy nieco inne ujęcie kamery, ale również widać, że Tiger ma kręgosłup nieco odchylony bocznie, tak jak miał Jacek. Piłka podobnie na wysokości lewego ucha, czy logo Lego na koszulce. Tutaj nic nadzwyczajnego się z tym nie dzieje. Zobaczmy teraz takeaway, czyli kij równolegle do ziemi. Barki są obrócone o jakieś 45 stopni i oba ramiona Tigera niemalże proste. Wszystko
pięknie w porządku książkowo. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja w szczycie backswingu. Jak widać, Tiger również utrzymuje pięknie linię prawego uda, przeniósł ciężar ciała na tylną nogę i w momencie, gdy zaczyna transition, odrywa się od tej linii i przynosi ciężar ciała na lewo i przejdźmy do impaktu. Uda się nam to złapać. No, powiedzmy, tutaj nie ma zbyt wiele klatek na sekundę, ale z tego, co widać, widać fantastycznie. Lewe ramię pionowo w dół, szaft nieco pochylony do przodu. Wszystko idealnie. Dodatkowo widzimy tutaj tak, kostka, kolano, biodro i bark nad sobą w jednej linii, biodra otwarte do celu, jakieś 45 stopni, głowa za piłką. Nic, tylko patrzeć i się uczyć. I ostatnie ujęcie, follow through, czyli te roll release, które zauważyłem u Jacka, oczywiście u Tigera jak najbardziej występuje. Widać oba ramiona proste, skrzyżowane, łopatka kija obracała się od prostopadłej do kierunku celu w impakcie do pionowej w momencie, kiedy kij był mniej więcej równoległy do ziemi i tutaj zawijając ją zamyka się i kij zarzucany jest na plecy, powodując wyprost zawodnika. Idealnie podobne ruchy i u Tigera, i u Jacka. Jak widać, ciężka praca popłaca. W niecałe 2 lata Jacek osiągnął bardzo wiele i to podczas normalnej swojej pracy. Jacek jest lekarzem, normalnie codziennie pracuje, ćwiczy jak widać w garażu, kiedy może, w weekendy jeździ na obozy Target 54 i jego swing jest całkiem bliski tego, co prezentował Tiger Woods w swoich najlepszych czasach. Wielkie gratulacje dla Jacka, nie mogę się doczekać, kiedy się znowu zobaczymy i powodzenia, oby tak dalej.